Działa plazmowe! Tak, to to! Wow! Uwaga, strzelam! Jak daleko odbije się kulka z plazmagana? Uwaga, raz, dwa i... trzy, dwa, jeden! Plasma Shield! Witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku w 7 sezonie. Moi kochani, Epic Games w końcu się postarało i wraz z nową aktualizacją 17.21 do gry zostało wprowadzone nowe działko plazmowe. Nowa broń posiada w swoim magazynku 5 naboi, kiedy z niego strzelimy, wystrzeliwujemy kulę plazmy, która rozwala na swojej drodze po prostu wszystko, nieograniczoną ilość struktur i tak samo, moi kochani, jest z przeciwnikami. Więc w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test, ile takie działko plazmowe rozwala ścian oraz ile potrafi naraz osób powalić. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinku, no to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowy, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Fortnite. A dzisiaj postanowiłem, że zrobię dla wszystkich wspierających mnie Konem Farel, jeżeli robią jakieś zakupy, konkurs na 100 zł PSC. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim konkursie, wpisujcie kodik Farel do sklepu, a w komentarzu napiszcie, co jedliście dzisiaj na śniadanie. O, bo to jeszcze jest wczesna pora i jestem mega ciekawy, bo ostatnio nie mam żadnego pomysłu na śniadanie, więc to może być takie pytanie konkursowe. Wszystkich oczywiście jeszcze zapraszam na pixyshop.pl po przekozackie koszulki, link znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Okej, moi kochani, lecimy w poszukiwaniu nowej mitycznej broni i prawdopodobnie będzie ona na kukurydzianym kompleksie, tak jest. Tylko ogarnijmy sobie jakieś bronie. Mamy też tutaj granaty do botów, okej, bo ponoć ta nowa broń działa w ten sposób, że kule odbijają się i atakują w innych graczy, kiedy strzelimy, więc brzmi to ciekawie, coś jak postać Jessie w Brawl Stars. Ale zobaczymy, czy to było właśnie inspirowane tą gierką, czy też nie. Dobra, kolejna rzecz. I mamy, moi kochani, złotą brońkę. Dobra, wbijamy teraz na dół. Mamy P90, to się przyda, to się przyda. O! Jest i pani bot. Która to jest prawdziwa, no? Halo. Okej, to była ona. Ale niestety z niej broń nie leci. Dobra, otwórzmy sobie teraz te tutaj skrzyneczki. Może ze skrzynki leci. Uwaga. Mam! Działa plazmowe! Tak, to to! Wow! Uwaga, strzelam! Ja pierdziele, czy wy to widzieliście? Ma 4 amunicji. Na jakiej ona amunicji bazuje? Weźmy sobie amunicję do pompy, na pewno nie. Do M-ki. Też nie, czyli prawdopodobnie jest to amunicja do snajperki. O, otwórzmy tą skrzynkę, też tutaj wypadnie. Tutaj nie. Uwaga, wziąłem amunicję do snajperki. Nie. Okej, dobra. Sprawdźmy sobie na przykład, co zrobi działo plazmowe, jak trafimy na przykład do takiej chatki. Uwaga, strzelam. Nacisnąłem. Bardzo długo się ładuje. Rozwaliło ścianę jedną, drugą. Ja pierdziele, czy wy to widzicie? Przecież to działo plazmowe jest jakieś niepoważne. Okej, liczymy ściany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9 i 10. Okej, zobaczmy, czy 10 ścian rozwali. Stajemy tuż, tuż przy ścianie i ładujemy. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11! I zatrzymuje się. 11 ścian rozwala działko plazmowe. O kurde! No dobra, to teraz jakbyśmy rzucili kilka botów. Raz, dwa, 3, 4, 5 i przyłożyli ściałka plazmowego walne. Dostają. Okej, cały czas ich odbija. Ale dymy, dobra, tylko zaraz ja padnę. Te boty są za mocne, nie? Dobra, będę leżał. Ja maca leżę. Okej, fajnie, wiemy, że 10 ścian rozwala. Dobrze, moi kochani, przez czas na kolejny test. Sprawdźmy, ile samochodów naraz potrafi wywrócić plazmagan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem samochodów mamy. No niestety więcej na naszym karkołomnym kinie, które jest wyłączone, nie udało mi się zebrać. I uwaga, testujemy. Bum! Raz, dwa, trzy. Zobaczcie, co się dzieje, to jest... Przecież ta broń jest po prostu niesamowita. Teraz wyobraźcie sobie, że gościu na was jedzie na pełnym gazie, a wy robicie mu coś takiego. Bum! I chłop jest w szoku, bo po prostu go odbija. Nie, no, no zobaczcie. No wywraca wszystko na prawo i lewo. Z pewnością za chwileczkę się pojawi wiele gliczy. A co się stanie, jak strzelę sobie pod nogi? Okej, jestem w bańce i ta bańka mnie nie atakuje. Ciekawe.
Czas na kolejny test. Teraz sprawdźmy, jeżeli postawimy rampa, ściana i wszystko z metalu. Czy uda nam się rozwalić wszystkie ściany metalowe? Tak wygląda nasza przeszkoda. No i zobaczymy, czy uda nam się ją przebić jednym strzałem. Prawie jest. Ściana się prawie załadowała do 500 życia. I uwaga, raz, dwa, trzy. Nacisnąłem, ładuję się i bum! Poszło, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na... Okej, zatrzymało się, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ze ścianą 10, czyli 20 struktur rozwala plazma gun. To jest po prostu niesamowite. I zobaczcie, straciłem ostatnią amunicję i plazma gun zniknął. Czyli on ma tylko i wyłącznie 5 amunicji, potem znika. Dobra, teraz przyszedł czas pójść na tryb kreatywny, zawołać kilka ziomeczków i sprawdzić, ile potrafi naraz zabić osób ta broń. Jesteśmy już w laboratorium bojowym, są ze mną ziomeczki, przywitajcie się wszyscy, jakąś emotkę dajcie, siema siema. No i mamy tutaj cały Dream Team. Teraz proszę się ustawić w rzędzie i będziemy sprawdzali, jak daleko odbije się kulka z plazma guna. Uwaga, raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja dziękuję. Rick to odleciał najdalej, dobra. Dawajcie jeszcze raz, tylko że tym razem zróbmy ścianę. Ściana, podłoga. Wy tak po prostu między ścianami jeszcze stójcie. Zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe, żeby przebić się przez ściany i przez tyle osób. Hop, hop. Hop, hop. Pyk. Trzy. Dwa. Jeden. Poszło. Wow. Wszystkich, tak? Dobra, jeszcze raz ustawiamy się w rzędzie. Uwaga, strzelam. Nie no, ta broń jest za OP, przecież to jest niesamowite, co się dzieje. I ta broń cały czas atakuje, tak? Czekajcie, jak strzelę pod ziemię i wszyscy, chodźcie wszyscy raz do kupy. 3, 2, 1. Plasma Shield! Czy tam gun! I ona cały czas stoi w miejscu i obija. Czy wy to widzicie? To jest niesamowita broń. Ja dziękuję. Zapraszam wszystkich z powrotem i mamy Railguna w ręku. Przetestujmy sobie od razu, ile osób naraz zabije Railgun, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Taki dodatkowy bonus. 3, 2, 1. Ani jednak nie, Railgun nie zabija wszystkich naraz, ale za to Plasma Shield, czy tam Plasma Gun działa idealnie. Dzięki wam za szybki teścik i BUM! Bomba w oko. Także to było na tyle z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowym działku plazmowym. Mi się wydaje, że niedługo zostanie ono znerfione. Ja no niestety na chwilę obecną nie mam możliwości nagrać dla was odcinka, jak wygrywam tą bronią, ale postaram się zrobić to na jutro. Za chwileczkę lecę nagrywać odcinek z Rogalikiem, także spodziewajcie się czegoś nowego na jego kanale. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie. Wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!